Siemano, siemano kochani. Jak widać, piękna pogoda nam nie odpuszcza. Ładnie grzeje. I co? Ruszamy dzisiaj znowu do puli, do targu. Kupimy tam jakieś rzeczy, bo dzisiaj pogoda ma być jakaś taka niewyraźna. Ale tak jest gorąco jak cholera. Muszę to tak tutaj powiedzieć. A za mną tutaj właśnie bardzo fajne kwiatki, które mi się bardzo podobają, mimo że różowe. No. A tutaj nadal nie wiem, co to jest. I to obok też nie wiem, co to jest. Nie wiem. Dobra. Tyle mojego gadania. Czas się brać do roboty i lecimy. Czyżby tu mam orzecha? Chyba orzech, tak. To już pójście w oddali. Ale piękny widok. Zobaczcie tutaj. Jaszczurka. Po chałupie. Nam pomyka. No to i tutaj. Parking szybko znaliśmy. Z parkingu idziemy prosto do tego właśnie do targowiska. Zrobiliśmy i tutaj wróciliśmy do pani, która tutaj ma aż 3 stoiska. Ta pani to jest właśnie w tej czarnej koszuli długiej, niskopienna. I zobaczcie, mi to się bardzo spodobało to. Jest, to jest fajne. Smyczka. Nie wiem, co to jest. Dobrze, już ci pomagam. Możesz mi? Dobrze. O. To jest best, czyli to jest najlepszego. Co to jest? Już, momencik. Alkohol pochodzenia rolniczego, cukier, sosna, cytryna i granat. Sosna, cytryna i granat. Czyli gałązka sosna, cytryna i gdzieś jest... Granat to będzie jak się wypije. Wspaniał, mamu. Mimo wytnę się mało. Widzę Kinder Apfel Honig. Widzę 93% Akacien Honig mit 7% Natural Sap. Kinder Apfel. Widzicie, że jest, jak rozumiem, dużo za zakupy, jest 10% rabatu od razu daje pani. No, wspaniale. Excuse me. Excuse me. Thank you. Pełno oliw, nalewek, miodów, po prostu tego szalenie dużo. No i dla korzonki Witki kupiony kubeczek w puli. Coś pięknego. Fajny ten bazar, taki inny niż u nas. Kupiliśmy tak, gruszkowy i wiśniowy ten likier.
własnej roboty, mówi, że gość tu jest. Trochę nie wierzę, ale trudno. Poczekaj, nie, ja zabrałeś, mamusia. Kochanie, trzymaj to. Trzymaj, ja zapłacę. To już 140 euro zapłaciłem. Dobra, już parę minut. Papa? Monika uciekła z winem. Gdzie poszła? Nie wiem. I teraz wam powiem wam tak, nie wiem czy wiedzieliście, ale właśnie te grzyby były po prostu mega robaczywe. A i tak trzeba zapłacić za nie 5 euro czy tam ileś było. Idzie dobre morze, kukurudza. Bardzo mnie ciekawi ten samochód, co to w ogóle jest. O, to jest za oparkowanie bliskie. Volkswagen Transporter. No, takiej zabudowy to ja jeszcze nie widziałem. Nie no, te palmy to naprawdę dla mnie są przepiękne, to jest niesamowite. Jak się stanę, żeby cię się... No popatrzcie, jak się rozpogodziło, już kurwa, no nie trafisz. Nie, nie trafisz. Wyjechaliśmy do miasta, bo się rozpogodziło. O, to i to. Polska marka, główno warta. No. Już ja znajdę, spokojnie. Powiedzcie mi od razu, na ile mam parkingu. 3 godziny? A ty gdzie wjechał na te pasy? Czy tam to wjechał na ten? Tory. My tutaj wjeżdżaliśmy? Chyba nie. Nie, czy dalej? Dalej żeśmy jeszcze. Takie... Ja. Próbowałem już polować, ale się trudno. A co tam ferrovia? Tam pole pizzeria. Tutaj była. Chyba to był wjazd. Chyba. Myśmy wyjeżdżali jakoś. Nie, to nie tutaj. Ale gdzieś dalej. O, gdzieś chyba ten kuter rybacki. Parking tuż nad samiutkim morzem. O, ale ten ma... Na namiot, na dachowy. Możesz się przeklinać. Jaka puszcz?
jadę jeszcze. Bo nie pokazują tych sprzedów moskitiery, czy te, no, te zasłonki. Trzeba to jak zaparkować tuż nad naprawdę samiutkim morzem, zobaczcie. Przepiękne miejsce. Niestety śmieci też nie brakuje, ale nie ma ich tyle co u nas. Ale woda jest czyściutka. W porcie, w Puli. I tu specjalnie ta Marcin SQRT9 filmuje właśnie zdjęcia tych, że... O kurde, nie wiem takiego, to jest miękka. I że właśnie torów. Może mają mało wspólnego... A wyszło jak zwykle. Ale piękne. Piękne tory, piękne stare miejscowości, i kolejne port. O kurczę, transportowy żuraw. I stary. No, to jest transportowy żuraw. Kuka z mięsem. Mięso, mięso. To jest czegoś. W takim miejscu jemy. A to u ciebie co to jest? No mamo. Mięso? Mhm. A ty? Mhm. Też. Czyli wczoraj mięso, że po prostu jest przepyszne. Niam, naprawdę przepyszne. Sytne. Jestem tym zachwycony. Mega. No i jesteśmy na starym mieście w Puli. Old Town, Old City, City Old. Jest pięknie. Niby chorwackie, a jak nasze. Żebraki, ledwo człowiek usiądzie i już żebrają. A tu w oddali widać pięknego Mercedesa MB100, tak jak mojego brata. Thank you.
gdzie tam? No problem. Wielka kotwica. Ja tam mam lufę. Się udało. Tu dotrwaliśmy, doszliśmy do domu, dojechaliśmy, zobaczmy ten front gigantyczny. Tu jest piękne słońce, a tu jest taka burza, że lepiej nie mówić. Że te chmury w lewo dają, te górne w prawo dają. Chwilkę spuściłem z oka. Monika nie mogła się zdecydować, co kupić z mamą do domu. Trochę dla ciała, dla emocji, prądu trochę. Takie to. Do smażenia, do gotowania, w ogóle. Parę deko poszło pieniędzy. Ale wam polecam ten miód lawendowy, jest mega.